namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Marcin Tuszkiewicz, przedsiębiorca, inwestor na rynkach finansowych od prawie 15 lat. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wiem, że niedawno zajmowałeś się tematem żywności, więc zadam bardzo konkretne pytanie na początek. Czy nam, Polakom, grozi w tej chwili głód? To jest ciekawe pytanie o tyle, że dużo się zaczęło o tym temacie mówić. I faktycznie problem głodu jest problemem, który dotyczy prawdopodobnie bardziej Afryki, aniżeli Polski. Niemniej wraz ze wzrostem cen na pewno część osób będzie miała problem z tym, żeby kupić taką żywność albo tyle żywności, aby było wystarczające. I uważam, że w Polsce bardziej grozi problem wysokich cen żywności oraz może niedoboru kaloryczności, natomiast nie samego głodu, takiego, jakiego sobie wyobrażamy, że po prostu będą śmierci z powodu głodu. Myślę, że ten temat bardziej dotyczy właśnie Afryki ze względu na to, jak toczy się wojna aktualnie na Ukrainie. No to skoro na szczęście w Polsce nie, dopytam jeszcze o tę Afrykę. Czy tutaj jedyną przyczyną jest ta wojna? Nie, zdecydowanie nie. Ja w 2019 już roku, na przełomie 18-19, zaczynałem mówić o tym, że polityka, która aktualnie jest prowadzona przez banki centralne oraz inwestycje, które są przeważnie związane z gazem oraz ropą tworzone, powodują naturalny popyt, coraz większy popyt, a niedobór podaży. Czyli brakuje po prostu inwestycji w to, aby było wydobycie na wyższym poziomie zarówno ropy, jak i gazu. A największym czynnikiem inflacyjnogennym jest co do zasady właśnie te koszty energii, bo nie jesteśmy w stanie od nich uciec. A aktualnie jeszcze właśnie na koszty żywności spięły się ceny gazu, które są no, najważniejszym kosztem, jeżeli chodzi o produkcję nawozów. Więc rolnicy aktualnie, już pomijając samą wojnę na Ukrainie, no, muszą się zmagać z kilkoma poziomami wyższych kosztów. Przede wszystkim transportu, czyli ropa, ciągników, po drugie nawozy, których nie tylko tyle, że koszty wzrosły, ale także o 100% w ciągu roku, nawet więcej w niektórych przypadkach, a także i braku dostępności tych nawozów. Więc jest wielopoziomowy problem, który powstał już mniej więcej 2 lata przed wojną. I on eskalował w trakcie wojny, no bo mieliśmy skokowy niedobór tych rzeczy, bo jednym z największych producentów nawozów jest w ogóle Rosja. Dodatkowo Ukraina i Rosja odpowiadają za jedną z największych największy eksport pszenicy przede wszystkim, ale także innych, na przykład cukru Ukraina, także właśnie do krajów afrykańskich. I to wszystko jakby w jednym momencie spowodowało, że mamy taki, a nie inny problem. Natomiast, tak jak wspominałem, już w 2019 roku były przesłanki do tego, aby towary rolne zaczęły rosnąć. One też wtedy już tworzyły swoje dna. COVID wywołał taki nagły szok, który spowodował spadek cen żywności, bo nagle się dużo marnowało. Też były takie obrazki ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wysypywano tam cebulę, ziemniaki na polach gdzieś jakichś rowów, bo się nie sprzedawało, bo restauracje były zamknięte. Ale to był dołek i od tamtej pory systematycznie te ceny rosną. Zresztą w Skłaberze też informowaliśmy o spółkach ukraińskich, bo niestety innych w Polsce nie mamy, które są notowane na GPW, które produkują tą żywność jako spółki, które potencjalnie będą na tym właśnie zarabiały, na tym wzroście cen energii, wzroście cen żywności. To wrócę jeszcze do Polski i do tych cen. Ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie i każdy raczej stara się unikać takich odpowiedzi, ale o ile mogą wzrosnąć ceny żywności w Polsce? Taki przykład można wziąć z Iranu. Tam ostatnio się pojawiały nagłówki gazet mniej więcej miesiąc temu, że wzrosty sięgnęły już 300% tych najbardziej podstawowych dóbr, więc to jest pewna skala, którą możemy sobie porównać. Natomiast myślę, że tutaj nie ma limitu, bo to jest dobro, które jest każdemu potrzebne. Natomiast bardziej jest to związane nie z tym, że każda żywność będzie droga. Po prostu część żywności będzie droga. Najbardziej aktualnie na wzrosty cen myślę, że są narażone te rzeczy, które produkuje Ukraina, no bo zostało to po prostu ograniczone. Pszenica, olej słonecznikowy, przede wszystkim cukier. To są rzeczy, które diametralnie będą rosły. Zresztą już teraz obserwujemy na półkach sklepowych wzrost oleju słonecznikowego kilkukrotny. I to jest rzecz, która już tutaj doświadczamy. Być może jest to nawet jakiś chwilowy szczyt tych akurat produktów, jeżeli faktycznie dojdzie do sytuacji, w której z Ukrainy te produkty zaczną gdzieś tam dalej się rozsyłać po świecie. Ale to w takim pozytywnym scenariuszu, a w tym negatywnym, no to dalej tyle i ludzie będą w stanie zapłacić. To jest jakby podstawowe pytanie, czy ile właśnie są w stanie zapłacić, a że to są dobra potrzeby, pierwszej potrzeby, no to każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, ile jest w stanie zapłacić za bochenę chleba. A jeżeli przyjmiemy, że na przykład ziści się taki bardzo pozytywny scenariusz i wojna skończy się, nie wiem, jutro albo pojutrze, to będzie to oznaczało, że względnie szybko będziemy wracać w kwestii tej żywności do norm? Pytanie, co jest normą?
Moim zdaniem normą jest to, co się zaczęło kształtować pod koniec 2021 roku, czyli ceny wzrostu żywności już były, natomiast wojna je tylko przyspieszyła i dodała dodatkowego katalizatora, więc moim zdaniem nie wrócimy do poziomów, które oglądaliśmy w 2019 roku, 2018 roku, jeszcze przed pandemią, dlatego że naturalnie wszystkie koszty związane z produkcją żywności podrożały. Więc prawdopodobnie czeka nas najbliższy rok, dwa, trzy, ciężko powiedzieć dokładnie ile, bo to też zależy od pogody. Możemy mieć bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o 2022 produkcji ze względu na przykład na pogodę, chociaż mało się ludzi tego spodziewa. No i wtedy złagodzimy cały ten czynnik kosztowy i ten wzrost kosztów żywności. Natomiast jeżeli będzie sytuacja taka, że jeszcze dodatkowo susza się do tego dołoży, to niestety to się wszystko będzie kumulowało jeszcze bardziej. Więc moim zdaniem należy obserwować przede wszystkim to, jak kształtuje się sytuacja na świecie, jeżeli chodzi o dystrybucję. Na przykład Indie poinformowały bodajże dwa tygodnie temu na przełomie maja i czerwca, że ograniczą eksport swojego zboża, swojej pszenicy. No bo do tej pory było tak, że Indie faktycznie eksportowały. Natomiast ze względu na obawy o to, że będzie im brakowało, stwierdzili, że tego po prostu nie zrobią, bo wolą dbać najpierw o swoje społeczeństwo. I to może być kolejny krok. Czyli na razie się boimy, że będzie głód w Afryce, ale za chwilę ze względu na rosnące napięcia dojdzie do tego, że każdy kraj trochę będzie sobie patrzył i będzie zabezpieczał nawet na wyrost swoje zapasy żywności, żeby zaspokoić społeczeństwo. I to może powodować jeszcze dodatkowe napięcia, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że idziemy do sklepu i mamy banany, tak? Mamy jakieś inne rzeczy, które wymagają tego transportu, wymagają przewiezienia z innych krajów. I ta sieć dystrybucji jest bardzo szeroka. No a co jeżeli zacznie być zachwiana właśnie przez to, że każdy będzie pod swój ogródek patrzył? Czy my jako Polacy jesteśmy w stanie sami zaspokoić swoje potrzeby żywieniowe? Aktualnie Polska jest importerem, czy eksporterem netto, czyli więcej eksportujemy niż importujemy. Więc co do zasady odpowiedź powinna być tak, pod warunkiem, że nie będziemy mieli jakichś nadzwyczajnych sytuacji, bo można sobie wyobrazić sytuację, że po pierwsze Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, zostaną z nami dłużej, no i tym samym będziemy mieli więcej osób w kraju do wyżywienia. Po drugie, może być sytuacja, w której będziemy musieli eksportować do Unii Europejskiej, bo do tego będziemy zobowiązani w ramach Unii Europejskiej. Więc jest tych czynników, które mogą wpłynąć na to, czy nasza produkcja nie zostanie w jakiś inny sposób zagospodarowana, lub susza też może się pojawić na tyle mocna, że będzie z tym problem. Natomiast tutaj chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, bo zaczęliśmy dość pesymistycznie ten odcinek i chciałbym podkreślić, że co do zasady nie mam ochoty nikogo straszyć, tylko każdy z nas jest w takim momencie aktualnie, że może coś z tym jeszcze zrobić. I po to warto porozmawiać o tym, że takie problemy są i to nie są rzeczy, które oczywiście jesteśmy w stanie zagospodarować na całe życie, tak? Że zrobimy zapasy na przykład żywności i będziemy mogli do końca życia sobie zabezpieczyć taki, a nie inny poziom cen. To jest niemożliwe, nierealne. Natomiast prawdopodobnie fluktuacje cenowe i niedostępność towaru, zresztą dwa lata temu doświadczyliśmy, jak to jest mieć na półkach sklepowych wybrane niektóre produkty i nagle potrzebujemy i nagle ich nie ma. Więc można po prostu zabezpieczyć sobie te produkty, których po prostu potrzebujemy, a które mogą poleżeć trochę dłużej u nas gdzieś tam w szafie. No właśnie, o to też miałem pytać, bo nie ukrywajmy, że takie magazynowanie żywności, jeżeli chodzi o osoby prywatne, kojarzy nam się raczej ze światem tak zwanych prepersów. Tak. Więc zapytam człowieka z rynków finansowych, czy to jest rozsądne, zdroworozsądkowe, by teraz takie pewnie skromne, ale zapasy zrobić? Nigdy nie byłem taką osobą, która robiła ogromne zapasy. Raczej właśnie myślałem o tym w kontekście rynków finansowych jako pewne miejsce, w którym mogę obserwować przepływy pieniądza, przepływy tego, gdzie faktycznie co się rozwija, co będzie droższe, co będzie tańsze. W związku z tym można się jakoś tam zabezpieczać krótkoterminowo przynajmniej. Natomiast żyjemy prawdopodobnie w takich czasach, w których to nie zaszkodzi. Bo oczywiście no, mięsa nie będziemy przechowywać przez tam 3 lata, prawda? Natomiast można zrobić zapasy żywności takie, które pozwolą nam przeżyć bez dostępu do sklepu na przykład, tak, w jakimś skrajnym przypadku przez miesiąc, dwa, trzy. I nawet one się nie zepsują w ciągu kolejnych 3, 4, 10 lat, bo są makarony, ryże, cokolwiek, potrafi leżeć naprawdę długo, jeżeli są odpowiednie warunki. I to nie stanowi problemu, że to się nam zmarnuje, więc tak na zdrową logikę, co jest bardziej prawdopodobne, albo co nas bardziej zaboli. No bardziej nas zaboli to, że nie będzie w sklepie
czegoś do kupienia, co potrzebujemy zjeść, albo będą tak absurdalne ceny, że absurdalne, tak wysokie ceny, bo to jest zawsze kwestia perspektywy, ale tak wysokie ceny, że będzie nam, będziemy musieli coś odciągać sobie, tak? Nie będziemy w stanie kupić czegoś innego, bo będziemy musieli kupić żywność. Więc mając zabezpieczony pewien poziom tutaj tej żywności, jesteśmy w stanie po prostu taki okres przeczekać. I ja o takim kącie myślę, czyli nie zabezpieczania się na, nie wiem, 3 lata bez sklepów, tylko o posiadaniu pewnej nadwyżki, którą jesteśmy w stanie zjeść w momencie, w którym po prostu będzie chwilowy niedobór, bo prawdopodobnie to raczej tak się skończy, w Polsce zwłaszcza, ale to jest też, myślę, że myślenie raczej takie optymistycznie, realistyczno-optymistyczne niż bardziej pesymistyczne, bo osoby, które są pesymistami, to myślę, że przygotowują się na dużo gorszy czas. No właśnie, tylko żeby to się nie skończyło tak, że część naszych widzów kupi trochę tej żywności, a nie jest ze świata prepersów i później o części zapomni, część się przeterminuje, a część to w ogóle będzie jadła codziennie, to znaczy codziennie to samo, tak? Codziennie makaron na przykład. No to jest, to już każdy musi rozważyć trochę we własnym zakresie, czy chce tego to robić, czy nie. Bo wiadomo, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem, kupić wcześniej. Ja zresztą też nie jestem propagatorem tego typu działalności, ale z drugiej strony, jak zacząłem sobie kalkulować, zazwyczaj na rynkach finansowych kalkulujemy, co się bardziej opłaca, tak? Czy kupować, czy sprzedawać. Czasami nie robić nic. Natomiast często to jest decyzja, czy kupować, czy sprzedawać. Co się bardziej opłaca? Gdzie jest większy potencjał? Gdzie jest większe prawdopodobieństwo? Bo nigdy nie ma pewności. I tutaj jest podobnie. Biorąc pod uwagę bieżące rok, dwa, trzy, nie widzę, albo widzę bardzo małe prawdopodobieństwo tego, żeby ceny spadły. To jest raz. Druga sprawa, istnieją czynniki, które mogą powodować drastyczny wzrost żywności. I są czynniki, które mogą powodować w skrajnym przypadku nawet niedobory żywności, także i w Polsce. Oczywiście mówimy tu o jakimś takim negatywnym, skrajnym przypadku. Więc mając takie prawdopodobieństwo po tej stronie, jednocześnie brak albo bardzo małe prawdopodobieństwo tego, żeby, nie wiem, będzie taniej, będzie ogólny dobrobyt i będzie super, wydaje się rozsądnym przygotować, tak? Czyli zainwestować de facto pewną część własnych oszczędności aktualnie w taką żywność, która jest w stanie z nami być przez dłuższy czas. Makarony, tak jak powiedziałem, ryże, czy nawet przygotowane już częściowo posiłki, które potrafią być przechowywane przez 2-3 lata, no myślę, że w większości przypadków wystarczą, bo to jest temat, który... Pamiętajmy, że najgorzej jest próbować się zabezpieczyć w momencie, kiedy coś się już dzieje. Bo jeżeli będziemy mieli problem faktycznie z cenami żywności, to one będą rosły z dnia na dzień. To nie będzie tak, że będziemy, o, ktoś nam powie, że za miesiąc będzie 100% więcej, kup sobie dziś. No po prostu wzrośnie cena razy dwa. Więc wtedy już będzie po prostu za późno, żeby to zrobić. Podobnie z jakimiś lekarstwami, z takimi rzeczami. Myślę, że ja nigdy nie występowałem jako osoba, która stara się mówić, że będzie źle. Wręcz przeciwnie, gdzieś w moich materiałach na moim kanale zazwyczaj przemawia ten optymizm. Natomiast tu wydaje się być coraz więcej takich ciemnych chmur, które warto po prostu wykorzystać jako sygnały ostrzegawcze, a dajby Boże, żebyśmy przez chwilę musieli jeść trochę tych zmagazynowanych makaronów, żeby się nie zużyły. Okej, czyli podsumowując ten wątek żywieniowy, nie spodziewamy się raczej w Polsce braków żywności, ewentualnie być może niektóre produkty podrożeją bardzo, niektórych być może czasowo nie będzie, no i warto mieć z tyłu głowy, że może dobrze byłoby zrobić zapasy. Dokładnie tak. I tutaj chciałbym tylko jedną rzecz podkreślić. To jest zawsze tylko szansa, nie pewnik. Nie? Więc musimy na to być przygotowani, że daj Boże, żeby było dobrze. Okej. Z nieco innej beczki. Jak oceniasz sytuację na rynku energii? No tutaj chyba najlepiej się odnieść do Twojego wywiadu z panem Kluską, który bardzo ładnie pokazał, jak wygląda sytuacja na rynku energii aktualnie w Polsce. Zresztą każdy przedsiębiorca tego doświadcza, chyba że był w stanie się zabezpieczyć własną produkcją lub kontraktami długoterminowymi, bo po prostu ceny energii galopują. Wzrosty są nie razy 5%, 10%, tylko razy 100, 200, 300, w zależności od tego, w jakim miejscu i jakie umowy. Więc ten wzrost kosztów energii jest obecny, jest wszechobecny, nie jest tylko w Polsce. Nam i tak się w miarę upiekło, w związku z tym, że mamy produkcję z węgla, własnego węgla, w związku z tym ceny gazu, które wzrosły tutaj diametralnie, zresztą też warto pamiętać o tym, że te wzrosty to były na inne niż te, które często my obserwujemy. My często obserwujemy notowania na przykład na giełdzie w Nowym Jorku, natomiast tutaj się pojawiały na giełdzie czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii wzrosty kilkukrotne cen gazu z dnia na dzień nawet czasami, więc o tym trzeba pamiętać, że ten rynek jest bardzo rozchwiany
I moim zdaniem to nie jest koniec wzrostów cen energii, ponieważ przed nami jest cała transformacja, którą musimy przeprowadzić, po prostu przeprowadzić. To ponownie zadam pytanie podobne do tego, co o żywność chwilę wcześniej. To znaczy, co może się wydarzyć z cenami energii? Jakiego rzędu mogą być to pieniądze? No tutaj ja zakładam, że koszt energii będzie rósł systematycznie przez pewien czas. Tak długo, póki... Bo jakby mamy pewną podstawę popytową, cały czas rozwijamy się, rozwija się technologia, coraz więcej komputerów, coraz więcej sprzętu, sztuczna inteligencja. To wszystko powoduje, że my potrzebujemy więcej energii. Tak samo i automatyzacja, robotyzacja. To wszystko powoduje, że ten wzrost zapotrzebowania na energię jest. Mamy coraz trudniejszy klimat, w związku z tym... Przynajmniej krótkoterminowo tak to wygląda, że lata są cieplejsze, zimy są może nie chłodniejsze, ale trudniejsze, trzeba też tam ogrzewać cały czas, niezmiennie, ale jednocześnie w lato potrzebujemy więcej klimatyzacji. I jednocześnie mamy politykę Unii Europejskiej, która zmusza nas do tego, abyśmy, znaczy może sami się zmuszamy będąc w Unii Europejskiej, ale chodzi o sam fakt, że jesteśmy na takiej drodze, w której ta emisja CO2 powinna być mniejsza i ponosimy koszt, jeżeli tą emisję CO2 uprawiamy, tak? Czyli emitujemy ten dwutlenek węgla. To wszystko prowadzi nas do momentu, że firmy, które nie dostosują się do sytuacji bieżącej, czyli nie zmniejszą emisji CO2 w Unii Europejskiej, nie będą konkurencyjne. Więc będą musiały inwestować w odnawialne źródła energii, a to wszystko powoduje, że także i przedsiębiorstwa, które produkują energię, też muszą w to zainwestować. Więc reasumując, będziemy jako Polska, jako kraj, ale także jako poszczególne przedsiębiorstwa ponosili ogromne koszty transformacji energetycznej, które będą przekładane znowu na produkty. No bo jeżeli przedsiębiorca musi wydać nie tylko na energię, ale jeszcze na to, żeby zainwestować, na to, żeby za chwilę mieć tą energię tańszą, ale to nie jest tańszą względem tego, co było kiedyś, tylko względem tego, co jest teraz, no bo są jeszcze prawa do emisji CO2. A więc reasumując, no będą musieli to przenieść na konsumentów swoich produktów i usług. Więc nie jestem w stanie określić, o ile cena energii będzie rosła, ale znowu, prawdopodobieństwo pokazuje, że mało prawdopodobne jest, aby cena energii w krótkim terminie, bo tutaj mówimy o roku, dwóch, trzech, bo za 10 lat to może się wydarzyć wszystko. Technologia potrafi pokazać z dnia na dzień jakąś rzecz, która zupełnie odmienia to środowisko, ale w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, inwestycje, które musimy zrobić, powodują, że z miesiąca na miesiąc coraz więcej firm angażuje się w to, aby mieć swoje źródła energii lub pozyskiwać z czystych źródeł energii. No i jednocześnie firmy, które produkują energię, muszą inwestować, żeby tą czystą energię wytwarzać. I ponownie pytanie podobne jak w wątku żywnościowym. W Polsce lubimy teraz zwalać wszystko na Putina, więc pytanie, czy ceny energii uspokoją się, jeśli na przykład zakończy się ta wojna na Ukrainie? One się, na pewno cena gazu, znaczy pytanie zasadnicze, jak rozwiąże się konflikt na Ukrainie? Czy konflikt na Ukrainie, jak się zakończy, wojna na Ukrainie, jak się zakończy, to zniesione zostaną sankcje na Rosję? Jeżeli tak, czyli wrócimy do takiego normalnego dealu, to ceny energii spadną, no bo wtedy cena gazu, cena ropy, wszystko znormalizuje się ze względu na to, że Rosja będzie tą ropę eksportowała. No i teraz każdy z nas musi sobie zadać pytanie, na ile prawdopodobne jest, aby w krótkim terminie, znowu mówimy rok, dwa, trzy, sankcje zostały zniesione. Bo wydaje się, że przekroczyliśmy pewien próg decyzji przede wszystkim w Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone poniekąd też, które powodują, że już nie ma jakby powrotu do tego normalnego handlu z Rosją. Mogę się mylić, oczywiście, może nie doceniam polityków, ale wydaje się, że przekroczyliśmy pewną barierę. Tym samym będziemy importować, nawet jeżeli chcielibyśmy bazować na tych samych surowcach, to będziemy je importować z dalszych zakątków świata. Koszt transportu będzie wliczony w koszty energii. Więc uważam, że wojna, w moim scenariuszu, zakończenie wojny, czy to wygraną Rosji, czy to wygraną Ukrainy, nie zmieni sytuacji w takiej perspektywie 1 do 3 lat, jeżeli chodzi o wzrost cen energii, dlatego że decyzje zostały podjęte i droga, którą idziemy jako Unia Europejska, jako Europa, powoduje, że ta cena energii po prostu będzie droższa. To w jakim kierunku według Ciebie powinniśmy teraz w Polsce iść, jeśli chodzi o właśnie energetykę? Osobiście jestem propagatorem, to może trudne słowo, ale bo aż tak nie mam zasięgów, żeby propagować, ale uważam, że energetyka jądrowa to jest coś, co jest w zgodzie, jeżeli chodzi o emisję CO2. Jednocześnie jest na tyle stabilnym
i docelowo tanim źródłem energii, że może być tym, w co powinniśmy pójść. Zresztą takie plany też są, bo w naszej transformacji energetycznej energetyka jądrowa stanowi też ważny odsetek. Natomiast to jest perspektywa kilku lat, jak dobrze pójdzie. To w Chinach, jak dobrze pamiętam, są w stanie budować elektrownie jądrowe w ciągu 5 lat. W Polsce podejrzewam, że to potrwa przynajmniej z 10 lat. W związku z tym... To już trochę trwa. No chyba 50, jak dobrze pamiętam. Te plany już od tylu lat gdzieś tam są realizowane. Więc biorąc to pod uwagę, jedyną drogą, którą możemy pójść aktualnie, żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na węgiel i tym samym emisję CO2, no to jest to, co już Polska gdzieś robi, czyli import gazu poprzez Baltic Pipe czy port w Świnoujściu, gazoport, ale także i odnawialne źródła energii. I to wszystko dzieje w Polsce, przynajmniej ma się dziać, bo PKN Orlen, wszystkie te największe spółki Skarbu Państwa inwestują zarówno w farmy wiatrowe na Bałtyku, jak i farmy wiatrowe na lądzie, bo też się prawo zmienia cały czas tutaj w tym aspekcie, farmy fotowoltaiczne. To wszystko się buduje, to wszystko się tworzy. Więc nie ma aktualnie takiego złotego środka, to jest coś, co powinniśmy robić, tego nigdy nie robimy. Tylko niestety brakuje decyzyjności, czyli brakuje takiego przyspieszenia w tym całym aspekcie. Zresztą pięknym przykładem są Niemcy. Cokolwiek możemy o nich myśleć i to, w jaki sposób Niemcy oddziałowują na całą Unię Europejską. Tu możemy mieć różne zdania, każdy będzie miał swoje, część się będzie zgadzała, część nie, ale jest jedna rzecz. Oni zawsze uciekają do przodu. Czyli jak się pojawiła wojna na Ukrainie i nie umieli przeforsować tego, żeby ten gaz jednak płynął cały czas nieprzerwanie, no to stwierdzili, dobra, no to wydamy trochę więcej, w sensie dużo więcej, bo tam 300 miliardów euro, na transformację, którą chcieliśmy zrobić w jakimś tam okresie czasu. Czyli właśnie w kierunku wodoru, importu gazu, tylko teraz zamiast z Rosji, no to będzie importowany przez porty z gazu skroplonego, podobny jak ten w Świnoujściu. I oni uciekają do przodu i są szybkie decyzje, tak? Skoro mamy pewien plan, nie da się zrealizować go tak, jak chcieliśmy, no to szukamy innej drogi i to robimy. W Polsce niestety co partia wchodząca do rządu to ma swój pomysł na to, jak ta transformacja powinna wyglądać i dlatego tej transformacji teraz jeszcze nie mamy. I mogliśmy w krótkim terminie pomyśleć, o fajnie, że mamy ten węgiel, natomiast znowu, niezależnie od tego, czy uważamy, że on jest faktycznie problemem, czy nie, bo są znowu zdania podzielone, to jednak będąc w Unii Europejskiej, wymuszone jest to, abyśmy inwestowali w odnawialne źródła energii lub w czyste źródła energii, a tutaj Unia Europejska ostatnio zatwierdziła też to swojej taksonomii, że zarówno wodór, zarówno gaz, jak i elektrownie jądrowe są tym, nazwijmy to, czystym źródłem energii. Więc uważam, że powinniśmy po prostu przyspieszyć całe te procesy. To tyle na dzisiaj. Rozmawialiśmy o żywności i o energii, czyli chyba dwóch najbardziej palących w tym momencie problemach w Polsce, jeśli chodzi o ceny. Ty w sieci jesteś na pewno dostępny na Twoim kanale YouTube oraz z tego co wiem na Xtebie, jeżeli ktoś ma konto, to za darmo może zapoznać się z Twoim kursem, tak? Zgadza się, tam kurs Price Action w praktyce, czyli możliwość analizy wykresów, czystych wykresów w tym kontekście, co się może dziać dalej w przyszłości, a można mnie znaleźć czy to w Squaberze, czy właśnie na moim kanale YouTube pod moim imieniem i nazwiskiem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.